Marvis Mobile Homes, domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Przemo, za wami pierwszy test mecz. Jak ty oceniasz swoją dzisiejszą dyspozycję? Za szybko, żeby oceniać. Na razie to są, tak jak powiedziałaś, pierwsze starty spod taśmy. Tych startów nie było za wiele, bo w sumie gdzieś tam to są początki, więc sprawdzamy, patrzymy, jak to wszystko pracuje. A coś więcej będę mógł dopiero powiedzieć po kilku meczach. Już w sumie gdzieś tam niedługo będzie Piotra turniej, potem Memoriał. Więc na razie na spokojnie wierzamy się w sezon. Jak ta nawierzchnia się dzisiaj zachowywała w porównaniu do tego, co mieliście na treningach? Tutaj akurat nie trzeba pochwalić chłopaków, bo przygotowali tor świetnie. Wczoraj padało. Ten tor był dużo, dużo gorszy jak dzisiaj. Więc wykonali świetną robotę, przygotowali go super. Jak było widać, mogliśmy się też fajnie pościgać, więc czwartek jedziemy do Leszna. No właśnie, w czwartek jedziecie do Leszna. Czego ty się spodziewasz po tamtym torze, po tym, jak wyjedziecie na tor, po ściganiu? Jak możesz ocenić też dzisiejszą dyspozycję drużyny z Leszna? No, chłopaki z Leszna są w Ekstralidze, więc dzisiaj pokazali, że dysponują szybkim sprzętem, ale też im nie odstawaliśmy, tak? Nie było to przegrywane biegi z prostą z tyłu, więc... Ale to też za szybko, żeby w ogóle cokolwiek mówić, bo to jest początek sezonu, dopiero pierwsze jazdy. Na razie każdy się wjeżdża, sprawdza sobie sprzęt, jakieś nowe rzeczy w motocyklach, więc na razie nie oceniajmy, a cieszmy się jazdą na torze. Czy ty wprowadziłeś wiele nowości w tym sezonie w porównaniu do poprzedniego, czy raczej skupiasz się na tym, co działa i co jest sprawdzone? Ogólnie za dużo nie chciałem zmieniać, bo co roku gdzieś dużo, dużo zmienialiśmy. W tym roku wybraliśmy to, co w przeciągu ostatnich lat działało dobrze. Na tym chcemy wystartować. Jak już gdzieś tam będziemy mieć więcej jazdy na torze, to na pewno gdzieś tam coś jeszcze nowego potestujemy. A na czym będziesz się skupiał szczególnie w czwartek? Co chciałbyś jeszcze spróbować, przetestować? Starty. Jak widać, brakuje mi startów, to dzisiaj jest bardzo ważne w żużlu. A potrafię startować, tylko na razie gdzieś tam musimy pomyśleć, co możemy zmienić, żeby te starty były jeszcze lepsze. Wydaje mi się, że wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy, aż ty wstaniesz z toru po tym drugim biegu. Powiedz, jaką wyglądał z twojej perspektywy, jak się czujesz, czy wszystko jest ok? Jest ze mną wszystko dobrze, gdzieś po prostu Damian wyszedł trochę lepiej ze startu. Ja już za bardzo nie miałem co zrobić, zamknąłem gaz, a motor, można powiedzieć, że tak jakby skleił się do toru i mnie trochę pociągnęło i niestety gdzieś zahaczyłem o jego tylny błotnik. No, dobrze, że skończyło się to dobrze, nic mi nie jest i jedziemy dalej. Co możesz powiedzieć o dzisiejszym torze? Czy jest on taki sam, jak był na treningach? Coś się zmieniło? Nie, tor z każdą jazdą zmienia się. Robi się coraz twardszy, no ale jeszcze trochę się rozpada, więc trzeba jeszcze trochę popracować nad nim i nad swoją jazdą przede wszystkim. Co do pracy nad swoją jazdą, czego ci dzisiaj najbardziej brakowało? Trochę pewności siebie. Sam nie wiem czego jeszcze. Po prostu już pewności siebie, gdzieś takiej stabilności na tym motocyklu. Krzysztof, zacznijmy od tego, co tam się stało w tym 14 biegu, jak to wyglądało z twojej perspektywy? No defekt, no prawdopodobnie prąd, tak, więc pracujemy teraz cały czas nad tym, po treningu jeszcze raz wyjadę, zobaczymy. Jakby staramy się to wyeliminować, żeby mieć spokojny dzień jutro. A jak ty możesz podsumować ten dzisiejszy sparring? Myślę, że w porządku. Pierwsze jakby te starty takie trochę na czuja, ale już później było coraz lepiej, więc progres był. Czego ci dzisiaj najbardziej brakowało i nad czym będziesz jeszcze pracował? Przede wszystkim start, tak? Start, ja na pewno w tych pierwszych wyścigach start. Później było już naprawdę dobrze. I cóż, no ogólnie nad wszystkim na pewno. W
czwartek jedziemy do Leszna. Czego ty się spodziewasz po tym sparingu? No pewnie zgoła innych warunków, chociaż tego nie można jakby zagwarantować. Ale dzisiaj tor naprawdę był bardzo dobry. Chyba najlepszy w tym roku, więc widać, że się układa i cały czas jakby pracujemy na tym, żeby to był jednak nasz handicap. Yeah, it all went pretty smoothly and most importantly everyone was safe and we all were on the bike from the tape, so that was the most important thing. We weren't really chasing a setup just yet. We're just trying to get comfortable on the bike and prepare for the first match. It's after 4 days of riding on it, so we can't expect it to be perfect. And I think now they'll have some time to prepare it for Saturday. And it should be really good on Saturday. Everyone's like I said, getting comfortable. And we knew before we started today, just take it easy and just have fun and don't get too nervous. So yeah, we did that and we got a good result. Yeah, it was good. You know, this was I had to go to England the last couple of days, so I missed the last couple of practice sessions. So this was really the first real time on the track with the track being, you know, actually pretty good today. Got a little choppy towards the end, but overall it was a good start.